Myśmy kiedyś grali jeden na jeden chyba w studiu. Ojejku, nie pamiętam. Teraz coś pograliśmy. O, mamy mamy bane piki. Została zbanowana LeBlanc. Nie zobaczymy LeBlanc. W tym wypadku Rokaci, co ciekawe banują ten postać. No i patrzcie jednak, brak Panteona. Proszę no, bardzo, zbanowali. Bo widać, Over się już cieszy. Teraz Over będzie Swaglordem. Ale jaki tam jest gędzia skupiony, popatrz. Kolejne piąty. Nie wiem, czemu tak klaszczą sobie, naprawdę. Lissin. Zbanowany Lissin. No, Lissin w rękach Diamond Proxa jest bardzo groźną postacią i... No i właśnie to jest postać, którą można łatwo wchodzić do dżungli. Dlatego myślę, że się go pozbyli. Czekaj, bo znowu Over, tak jak ostatnio komentowaliśmy, dokładnie tak samo się powtarza historia, pokazywał Over coś Jankosowi, idziesz tym do dżungli, a Janko mówi, nie stary, nie ma szans, nie? Nie zrobię tego, kasami zbanowany. Tego. Ciekawe, czy Over wyciągnie Katarinę, czy może jeszcze coś innego. Mhm. I czy dzisiaj będzie miał jakiś egzotyczny pik. Patrz, jak się cieszy troll jeden. najlepsza z faza banów i pików w wykonaniu Roka. To jest autentycznie, nie wiem, mamy takie coś w sobie może po prostu. I Xax z nim tłumaczy, weź stary, wyciągnij ten zeszyt do 20, bo nie ugramy. No, stary, a... Jankos mówi, co, mam już wziąć, tak? A Over, kurczę, gdzieś zgubiłem. O, już wiem, Edward zabrał. Eliska, tak. Elis spanowana. Też jest jeden z agresywniejszych dżunglerów. O. Eliska, Lissin, Vi. Myślę, że to jest trzech takich, naprawdę. Bardziej Shyvana niż Vi. Na Counter Jumping, tak mi się wydaje. Też byłaby niezła, to fakt. Znaczy nie wiem, czemu ta Shyvana nie jest w tym wypadku. Może, chociaż nie, Xax, może na górę też tą Shyvanę, nie wiem. No to już jest ten patch, gdzie Shyvana dostała tego leciutkiego nerwa i została zbanowana owa Vi, o której przed chwilą rozmawialiśmy i proszę bardzo, Kayle, czyż miałabyś to Kayle do Overpoła? Może o to chodziło, może o to z tymi brewami właśnie. Nie wiem. Słychać tam Over! Tak, oni się cieszą, oni już wiedzą o co chodzi. Ciekawe, ilu właśnie jest tam kibiców typowo pod Rockat, a ilu pod Gambitów. To może być też Kayle na topie, jakby nie patrzeć. Alexis tam tak mogłoby. O, Swaglord Darien! A czy będzie Warwick? Kto tam być? Tam krzyczał ktoś Rengar! Nie, Rengar myślę, że nie. To było słabe. A zaraz smoke win. Czy nie wiadomo, właśnie to jest najgorsze w przypadku Gambit. Masz powiedzieć, że to nie wezmą, na pewno tego nie wezmą, to jest słaby pick w ogóle, nie wezmą tego, a Gambit, a da się, i cyk, i wezmą. O, czyżby Aneczka dla Edwarda? Anka tak. Plus Jinx, na razie standardowo. Chyba wszyscy wyciągają w tej chwili asy z rękawa, wiedzą jak ważny to jest mecz. Ja nie wiem, czy publika teraz buczy w związku z tym, że liczą na coś bardziej niekonwencjonalne. O, no, proszę, Shen plus Jinx, jak na razie przynajmniej. I ten Shen najprawdopodobniej będzie Shenem na topa, raczej nie do dżungli. Znaczy, też mógłby być, tak? Powiedzmy sobie szczerze, nie byłaby jakaś wielka tragedia. Ultimate z dżungli też spoko. To nie jest postać ale... w stylu Diamond Proxa, on nie pójdzie Shenem do dżungli. Odpowiedź Rokat. Myślą. Jankosowi teraz chcą piknąć dżunglera, Jankos nie biorę tego. Znowu Jankos, on zawsze taki jest tutaj, wiesz, przez temu. Nie chcę tym grać. Aber mówi, dasz radę, stary, wierzę w ciebie, no weź sobie tą postać. Nie będę. Wukong do dżungli? Czy Wukong na topa? Chyba na topa. Jarosław IV? Nunu? Soraka, ambulans. Nie, to... Ambulans, Soraka i Yu-Yu! Ale chyba nie ma takiego meczu, podczas którego byłoby tyle emocji powiedzmy na stadionie, w publice. Zobacz, proszę bardzo, Olaf plus Kayle. Ależ mocne combo, jak na razie ma nasz team, nasza drużyna Rokat. Jednak pikuje wszystko, co najmocniejsze. Tym razem nie zobaczymy raczej Mordekaisera na midzie. Tym razem nie zobaczymy niczego, co by było nazbyt niekonwencjonalne. Tym razem zobaczymy pewne i mocne piki. Nie mów hop. Brakuje jeszcze, jakby nie patrzeć. To jeszcze? Najprawdopodobniej. A The Carry i top środek? Bo z tą Carry do końca... I to też nie wiadomo, czy Olaf też może iść na topa. Zaraz zobaczymy, kto gdzie pójdzie. No cóż ten Rokat wymyśli? Z nimi nic nie wiadomo, dopóki nie pikną ostatniego czempiona. Zoraka boleczy, ktoś napisał. Ja myślę, że jeżeli chodzi o AD Carry, to tutaj Selaver tą Caitlyn nie weźmie, bo on strasznie lubi nią grać. Tak, Caitlyn jest... albo Lucian, ale myślę, że bardziej Caitlyn. Zresztą zobaczymy jeszcze. Chociaż Lucian też jest dość spoko na Jinx. Mhm. I odpowiedź Gambit. Alexis tu? Znaczy Orianna na środku. Najlepsi polscy kasterzy. Dziękujemy. Dzięki.
Orianna jest dość dobrą odpowiedzią na Kayle, jest w stanie na nią spokojnie farmić, robi dobre teamfighty i... To w takim wypadku Kennen by szedł na górę, a Shen jednak w dżungli? Albo na supporcie. Edward już raz grał Kennenem na supporcie. Tak, to może być support. To może być support, aczkolwiek nie musi. No do samego końca nas tutaj przytrzymują. Dalej nie wiemy, kto gdzie pójdzie, dalej nic do końca nie jest wyjaśnione. Ależ tutaj botlane Rokatu ma miny nietęgie, to są poważne chłopaki. Się pyta Tybek, przytyłeś. Nie wiem, czym się to mam sugerować, w jakim sensie. Nie wiem, nie wydaje, nie mam wagi. Ciężko sprawdzić to w mojej jamie. Nie mam takich super przyrządów. 27 sekund i jeszcze Rokaci. Co oni wezmą? Spoglądam na ich twarze, na ekranach. Trochę mniej uśmiechnięci niż zawsze, jednak. I czyż miałbyś tak Candle na topa i Caitlyn jako AD Carry? Jakoś bardziej bym się tutaj widział Lucian mimo wszystko w tym team compie, nie sądzisz? Wiesz co, nie wiem, bo ja wiem, jak Selaver sobie radzi z Caitlyn. Ja myślę, że Caitlyn byłaby tu lepsza. To jest chyba jego ulubiony pick. On się na niej po prostu czuje świetnie i w tym wypadku, jeżeli miałbym wybierać między Lucianem a Caitlyn, to myślę, że rozsądnie byłby, jakby wybrał właśnie nią i to się dzieje. I do tego pan doktor Mundo. W ogóle warto zauważyć, że Selaver stosunkowo długo nie gra tymi AD Carry, bo on wcześniej grał na przykład na midzie. Bardzo lubił sobie pograć kartusem. On się przerzucił na pozycję AD Carry i odnalazł się na niej jak na razie. No tak. Widzimy, że ma takiego ulubionego pika. W tym przypadku to jest Caitlyn i cały czas sobie nieźle. Ale Caitlyn też na Jinx z... Chyba Kennenem to będzie w takim wypadku, że zlokowana zostanie ta Shyvana. Wówczas byśmy mieli Shyvanę na górze. O, i mamy Kennena na supporcie. Nie, to będzie Shyvana w dżungli. Shen u góry. Tak, Shen u góry, Shyvana w dżungli. Kennen na supporcie, ciekawe. Dobra. Jest level, może być przełomowy. Słuchajcie, moi drodzy, jako że jest to mecz reprezentacji dwóch krajów, także zapraszam was do hymnu. Tak, także hymn odegrany. Usłyszeliśmy właśnie piękne dwie pierwsze zwrotki hymnu polskiego i teraz czas na mecz w wykonaniu Polaków. To jest mecz Polska-Rosja na arenie międzynarodowej. Myślę, że jest to bardzo ważne wydarzenie e-sportowe i zapadnie wszystkim widzom na bardzo długo w pamięć. I hymn był tutaj jak najbardziej stosowny. Mam nadzieję, że wszyscy odpowiednio zachowywaliście się na czacie i zachowaliście odpowiednią powagę. Gambit uzyskał tutaj jednak większość głosów od widzów z całego świata, że 72% aż zagłosowało na nich. To się dziwi. To mnie zdziwiło. Mnie ja też. Myślałem, że będzie tak bardziej porówno. 40 może max, różnica 30, nie wiem, 5% do 65%, a tu jednak zaskoczyli mnie. Mam nadzieję, że Team Rocket pstryczka w nos im po prostu zrobi tym wszystkim, którzy głosowali i pokaże. Odetną się tutaj od tego. Czyli popatrz, jednak jest to Shen w dżungli, jejku, to jest tak bardzo nie w stylu Diamonda. A jednak mówię, myślę, że to... Znaczy,
Mi w tym wypadku bardziej ten Shen chyba w dżungli pasował niż Shyvana. Na Mundo, o to chodzi z tym Mundo właśnie. Nie wiem, czy problemów Shen by nie miał z Mundo, bo on jednak w tej mecie jest strasznie potworem. Dosłownie i w czynności. Zobaczymy, bo na dole Kennen są Jinx na Thresha z Caitlyn. Też może być interesujący linią. Nie jest to typowy support, ale ta meta aktualna pozwala na eksperymentowanie z tymi pikami. I obydwa zespoły przed meczem wypowiadały się w ten sposób, że nie wiedzą, co przeciwnik może zagrać, że obydwa teamy stać na to, aby wycisnąć takiego z rękawa, powiedzmy, asa w postaci czegoś takiego. Jo, pika. I widzimy, że Shen zaczął na czerwonym buffie, czyli robi tak jakby odwrócony jungle road, no bo jednak nie zaczyna tam, gdzie jest jego botlane. Ładny tej Wander ominął Shurikena i obija troszeczkę Edwarda. No ciekawe, czy tym razem ten Kennen na supporcie im się sprawdzi. No, ten dół taki jest trochę, wydaje mi się, najbardziej przełomowy na szóstym levelu w wykonaniu gambitów, kiedy to Kennen będzie mógł odpalić to obszarowe swoje ulti. No ale jeżeli przez szóstą Kennen dostanie zimnego łańcucha, to on jest dość miękki, nie jest jakiś mega twardy. No właśnie. I właśnie, o łańcuchu mowa. Mamy łańcuch, jest drugi level, po stronie naszych chłopaków agresywna, wbita na Edwarda, już zagrany Ignite, oni chcą go zmusić do odfleszowania. Tam brakuje jeszcze jednego autohitu i tak, Edward musiał spalić flesza, czekał z nim do ostatniego momentu. Było bardzo blisko i to jest to, o czym mówiłem. Wbili szybciej drugi level, trafiony łańcuch, idealny przez Wandera i już Edward zmuszony do obłyśnięcia. Tak, to jest łańcuch Thresha i ten drugi level. Gdyby ten łańcuch nie trafił, to by się tutaj tak nie po prostu nie potoczyło. I tam brakowało tak naprawdę jednego dobrego Q od Selavera, wymuszony ładnie flash w tym wypadku. Och, tym razem łańcuch nie trafił. Świetny początek Polaków. To jesteśmy przyzwyczajeni do tego, powiem szczerze, osobiście, że Rokkaci przegrywają early, a potem dominują w lejcie. Tak, Daemon został tam zauważony. Taki był schemat. Ten Shen no, tak naprawdę ma taunta, tylko taunta, jeżeli chodzi o wyjście z lasu i ten taunt nie ma wielkiego zasięgu, więc on tutaj będzie musiał niesamowicie się nakombinować. Ale możesz zrobić flash plus taunt. No tak, ale to jest zawsze zużyty ten flash. No ale to daje perspektywę na fraga. No nic, zobaczymy. Zobaczymy. Na razie spokojnie obydwa teamy, poza tym łańcuchem na dole. Ja myślę, że tam powinien Olaf, czyli nasz Janko, szukać jakiegoś łatwego killa. Chociaż Kennen nawet jest nieźle mobilny. Bo tak... I zauważ, gdzie jest ward postawiony. Shyvana w tym miejscu postawił warda, żeby wiedzieć, gdzie jest Janko. Janko już ze smajtem w sobie. Tego dużego wrejta, żeby szybciej mu się właśnie smajt się odnowił. Wydaje mi się, że Janko tutaj trochę stawia na szybkie czyszczenie dżungli. Olaf dzięki swojej siekierze może to robić bardzo szybko i bardzo efektywnie. Właśnie, jeżeli chodzi o ten matchup Shyvana Mundo, oni oboje farmią, ale zazwyczaj to Shyvana jednak lepiej farmi na topie. Tak. Ktoś pyta, czy gra jest na żywo, czy jakimś opóźnieniem kilkuminutowym. Może być kilkuminutowe opóźnienie względem oficjalnej gierki, ale to jest maksymalnie tyle. Tak, Janko znowu widziany w dżungli przeciwnika. No i bardzo wiele się można tak naprawdę nauczyć oglądając mecze profesjonalistów, szczególnie pod kątem stawiania wardów i uzyskiwania wizji w tych miejscach. Tego warto, ale to warto obserwować LCS-y, uczyć się od najlepszych. Tam to robię, uskuteczniam. Ja jestem ciekaw, jak Overpool sobie poradzi z tą Orianą, bo wspominałeś tam wcześniej, że Oriana na Kaylee sobie może farmić i za bardzo się nie przejmować. Są te takie pewne piki, które z Kelly miałyby o wiele, ale to wiele większe kłopoty. No dokładnie, Oriana ma tą swoją tarczę, więc przed czy też po rzuceniu Q zawsze może się zasłonić i zablokować dużą część obrażeń. Poza tym ma też daleki zasięg do farmienia i nie ma dużych kosztów many też ta Orianka, więc myślę, że to jest jak najbardziej spoko pik przeciwko Kayle. O, i idzie Xaxus na dole. Zobaczmy, Kennen ciągle nie ma flesza z tego, co widzę. Ładna tak, Slaver dał się trochę obić, Kennen już jest bez Lightning Rush'a, a Wander będzie próbował łańcuch. Oj, złapał się łańcuchem, piękna wbita, to będzie first blood, to jest first blood dla Rokatu. Nie widzę innej opcji, to musi się stać. Latarka zagrana przez Wandera, Peacemaker trafiony w Edwarda i jest first blood, i to dla Celavera. Pierwszy frag na konto AD Carry i to AD Carry naszej polskiej drużyny, brawo Rokat! Ten łańcuch, naprawdę gdyby nie trafił Wander swoim hakiem, to by się tak nie skończyło po raz kolejny. W ogóle w takiej pozycji, ten Peacemaker, mnie osobiście wydawało się, że nie trafił, nie wiem. Wydawało mi się, że
minimalnie przeciął przed Kennenem, ale to nie zmienia faktu, że ten zawodnik poniósł śmierć i ładny pierwszy kill. I zobaczmy, Jankos już na środku, Oriana czy spali chociażby flesza, trafiona toporem, no, ale Jankos... Goniona. Jankos tutaj może zaraz też Shadow Dasha, ale Alex ma mało many i ten trade musi wygrać. Ojejku, czemuż oni tego nie wykorzystali, że Alex ma tak mało many? Jednak teraz Over zagrywa Ignite'a w Alexa, będzie strzelał w niego wszystkim, czy może tam brakuje jeszcze jednego autohita flasha, autohit, czy Alex tutaj padnie jeszcze i brawo, drugi frag dla Rokatu i to dla Overpoła! No w końcu zreflektowali się, że Oriana miała za mało many, żeby cokolwiek zrobić. Pięknie, tak pięknie. Jakby zagmatwana była ta akcja, zobacz, tam właśnie bieg Jankos nagle... Jakby Over stwierdził, ej stary, on nie ma many, biegnij dalej, tak? Ja biegnę, chodź. I dobili tam Alexia. Ciekawe jak tam na topie. Świetnie. Póki co porówno, jeszcze nie okazało się, kto ma więcej swagu, jeżeli chodzi o górną linię. Mm-hmm. Czy jest to Darien Swaglord, czy może nasz polski Swaglord Xaxus? Znany na lanach z wiecznego chodzenia w koszuli. Tak. Xaxus to jest człowiek koszula. Tak, ale on tak pasuje mu to, taka stylowa, ma bardzo spokojną, opanowaną Xaxus. Gdybyśmy popatrzyli tak pod pryzmatem reszty graczy, to on jest tym najbardziej takim, powiedzmy, ogarniętym pod tym względem. Tak. Na lanach, no nie? Dokładnie, on robi zamów Xaxus kooperacji. Tak, on sobie zawsze tam siądzie z boku, tak rozkminia, zawsze się przysiąda i Xaxus o tym myślisz, on od razu strategię, on ma wszystko obliczone, co, gdzie, jak, te taktyki, naprawdę. A oj, blisko było z tą nitką. Jednak Vander nie ma 100% skuteczności pod względem haków, ale początek świetny, bardzo ładny. No i co dalej, zobaczmy. Tutaj Alexis, co ciekawe, prowadzi w last hitach nad Overem, ale to nie zmienia faktu, że to nasi zabili i zrobili tego killa na środku. Tymczasem tam Xaxus kupił z tego co widzę, no Magic Resista tam, tą płachtę. Tak, i Magic Resista i Armor. Tak. Bo Shyvana robi mix damage, czyli jest to jak najbardziej rozsądna decyzja z jego strony. Podejrzewam, że następny w kolejności... No co on może zbudować? Albo całego Spirit Wizarda, albo całego Sunfire'a. I popatrz, że mieliśmy bardzo... Mamy bardzo ładny początek. To jeszcze pokazana statystyka Edwarda. Oddaje Fist Blada 4 na 6 razy. Także jeżeli jest zrobiony też daty na Gambicie, to 4 z 6 to na nim. No, biedny Edward. Oba taka statystyka. Nie wspomnieliśmy o tym, że Xaxus gra z teleportem. O, tak, to też może być bardzo ważne. To może być ważne dla smoków kolejnych obiektywów, więc jeżeli mamy taki świetny start na początku i to, co wcześniej się wypowiadał tam jeden z zawodników, kurczę, wypadło mi z głowy, wypowiada się o tym, że trzeba dawać snowballować swój botlane, tak? Że to naprawdę zobaczcie, potem procentuje. Zobacz, jest teraz jakiś teleport, kurczę, mógłby lecieć, idealne. Ale jungler by musiał być na to patrzymać. Vander jakby do tego hakiem złapał. No właśnie, a Olaf jest w takiej pozycji, że nie może iść na przykład trzymać górną linię, wtedy Xaxus się teleportuje i tak dalej. Oj, zauważeni nasi gracze na rzece, więc nie będzie nic tutaj z akcji na bocie. A zauważ, co robi Shyvana, czy ona zaczyna proksować, czy ona Mundo dajwuje? Niech oni pokażą ten top lane, cóż tam się dzieje. Chyba proksuje. Pod tym konem, tak, bo tak, Olaf był zauważony. Życia, więc Xaxus tam ostro z nią walczy, no ale dalej panie kamerzysto. No dopiero teraz, tam już ulti poleciało, nawet oba ulti, strzęt się ultuje. Oj, Mundo tutaj może nie uciec. Zauważ, że on ucieka w stronę wieży, ale z wieży przeciwnika jest już zwolniony dzięki Katlasowi od Dariena i wygląda na to, że tym razem to Darien wraz z Daimonem będą mieli nieco więcej swagu. Tak, poległ Xaxus, pierwszy frag dla Gambit Gaming. Niestety Xaxus był w takim miejscu, że nie mógł pozostać pod własną wieżą, po prostu steleportował się Shen i zginąłby instantowo. Chciał jakby jak najwięcej czasu przy okazji tego killa zabrać ze sobą. Wiedział, operator że troszeczkę jest martwy. Zauważ, szkoda, że w złocie jest prawie porówno. Jest już porówno w zasadzie. Mhm. Jankos widziany na jednym wardzie, Jankos widziany na drugim wardzie. Oj, warda. Będzie brał za smoka. Nie wiem, czy to jest rozsądna decyzja, bo zdałem sobie sprawę... No on wie, że nie jest na topie, a Mundo ma teleport. To jest rozsądna decyzja w tym momencie. To jest najrozsądniejsza z możliwych. To jest jedyna tak, decyzja, która może w tej chwili obrócić całą sytuację na korzyść Rokat Gaming. Team w zasadzie. Tak, to jednak będzie łatwy smok, bardzo łatwy. Bardzo łatwy i bardzo darmowy. Wielkie brawa dla Rokat! Znaleźli idealną odpowiedź. Już tak właśnie zaczynało się robić nieciekawie, bo było porówno w goldzie, oni... No dobra, on jest na topie, smok, darmo, bierzemy. Shen bez ulta. Tak, i tutaj możemy też przy okazji podciągnąć troszeczkę pod to, co mówiłem, że Xaxus tam biegał u góry po prostu i zabierał ten cenny czas, który Shen tracił u góry. Tutaj Jankos świetnie, od razu decyzja. Idę na smoka,
Wiem, że Shen jest u góry, nie ma ulti, a nasz Xaxus i pięknie trafią u Wise, bo Thunderer się będzie tam wbita, oni nie chcą, Bekenner wbił z ulti, ale jednak dzieje się to, czy będzie tam teleport, czy Mundo zdecyduje się na teleporta i pięknie, frag na Edwardzie, Wander w terapatach i na miejscu jest już Diamond, czy Celaver zdąży flashnąć, tak, sflashował, uciekł, póki co jeden za jednego, support za supporta. Więc w czasie na topie dzieje się akcja, Shyvana jest goniona, no Darienowi tutaj overpoł uszczypnął część jego swagu. Pokarali Shyvana, ona chyba tam chciała znowu proksować. I w tym przypadku Overwatch się już wkurzył, podszedł i powiedział, stary, chodź zabijamy, i jest powtórka z tego. I zobaczmy, a nie, tak. Jednak ona tutaj była za... w kozi róg zapędzona i Darin już musiał uciekać w stronę wieży. On tu szukał raczej Execute'a, no w tym wypadku nie, już nie mógł dostać. Nie, nie tyle Execute'a, on już wcześniej dostał damage, więc myślę, że on tutaj raczej szukał albo kupienia czasu, albo chciał gdzieś poskakać przez ścianę, ale jeszcze nie ma nastąpionego smoka. Tak. No cóż, no... Trudno, coś musiał kombinować, nie wyszło. Mamy 1-0-1 Lady Carry i 2-0 Mida. To bardzo dobrze, jak na razie dla nas wróży. No, Over pokazywał już wielokrotnie, że w jego przypadku kille tylko pomagają zwyciężyć całej drużynie. Może nosić to złoto wynikające z killów, choć traci strasznie dużo last hitów do Oriany. Oriana mega pasywnie w tym wypadku. Over już zdążył odwiedzić tą górną linię. Natomiast Alex jakby... On gra swoje, w ogóle mi się Alex kojarzy z takim naprawdę, ale to twardym farmieniem. No tak, Alex solid farmer. No. On naprawdę, to co on robi pod względem last hitów i kontrolowania dorobku złota w tym przypadku, fenomenalne. Och, znowu ta Shyvana będzie proksować, ale zobacz, że tutaj Xaxus nie daje za wygraną. Mówi, odpuszczę trochę farmy, już jest Jankos. Ale Shyvana ma smoka, będzie musiała smoka, skoczyć no, i skoczy. Skok. Ona skoczy. Będzie za nim flash? Nie, nie będzie. Over też w tamtą stronę nie zmierzał, tylko w przeciwną. A to jest teraz moment dla Mundo na pchnięcie na wieżę tej Shyvany, żeby teraz ona straciła tych last hitów troszkę. A Over jakby troszkę na dół chciał wchodzić, ale w końcu się rozmyśli, wraca z powrotem na środkową linię. Jestem ciekaw, czy Janko zrobi teraz reda i uda się na dół, czy jednak będzie próbować zbić znowu Orianę, bo widzieliśmy, że na początku się to nawet razem z Overem udało. Ale Over ominął, zadał obrażenia Alexowi, Alex nie zdążył wrzucić tarczy. Mini pojedynki. Wymiana obrażeń. Oj, i mamy bito Dariana od razu, ulti otrzyma. Cóż za dobry kombo, czy tam poleci Mundo? Czy Mundo w końcu skończy z tego teleporta? Czy może uznać, że ta sytuacja już jest przegrana i nie warto? Wander wciąż walczy, ale to jest frag na Genji. Ale na miejscu jest już Jankos, tutaj będzie counter gang odpalony, mamy Ghost. Czy uda się złapać Gendzie? Gendzia rzuca pułapki, ale Jankos już odpala gniew, bo w ogóle frag na Rock. Edward zdjęty i to jest frag dla AD Carry. Dobra odpowiedź ze strony drużyny Rokat. Bardzo ładno, ale ciągle czekam na teleportację Xaxusa, naprawdę. Ja też, cały czas, gdzie jest ten teleport? Halo, Xaxus! Tylko, że on teraz jakby się teleportował, idealnie był ten teleport. W tym wypadku, zobacz, on ma zepchniętą wieżę. Padłby tu, Wander by trzymał tak długo jak się dało, jeszcze hakiem próbował wykupić troszkę czasu. Jankos tu by zczyścił... Od razu, Ghost, patrz, Man Mode, rzucone pułapki, Ragnarok odpalony, Edward bez szans na ucieczkę, True Damage, siekiera, motyka i w końcu auto hit. Od Celavera, który kończy wszystko. No nic, mam nadzieję, że ten teleport będzie wykorzystany na przykład na obiektyw dużo większy niż te kille, które miały miejsce na dole przed momentem, czyli właśnie smoka, powiedzmy. Za wszelką cenę chce zatrzymać tą swoją wieżę i chce tutaj trzymać Shyvanę w szachu na tyle, na ile może. No, i on daje radę, naprawdę daje radę na tą Shyvanę, jak no to, że jest Mundkiem, a Shyvana ktoś dobry, dobra odpowiedź na Mundo na linii. No, poczekamy, zobaczymy. Edward strasznie agresywny, no i wydawało mi się, że Wander już go po raz kolejny złapie z swoje sidła. To jest też naprawdę niezła kompozycja, jeżeli chodzi o Edwarda i Jinx, że wystarczy stun, lecą te pułapki od Jinx i potem mogą naprawdę sporo obrażeń zadawać w Celavera, jeżeli uciszenie. Się razem skupią. Tak, i jeszcze poleci powiedzmy rakieta, zobacz, która będzie daje dive, obrażone. Tutaj będzie dive, tutaj będzie dive, albo wzięcie wieży, tak, to będzie wzięcie wieży. Oni nawet nie chcą bić tej Shyvany. Oni chcą zabrać wieżę na górę, zmierza już Shen, a tutaj braknie trochę creepów. Czy będzie decyzja o dokończenie wieży, że tak powiem, na Jana, to może być zgubne dla naszych chłopaków. Oj, Over bardzo dużo damage'u, ale Darien również dostaje swoją porcję, on jego tu pali, ten Ignite, ale Xaxus również pada jak na razie, jeden za jednego w tym trade'zie i Olaf jest zbuszony do farmienia mida. Ale Olaf ma 30 creepów więcej, mimo tego, że midlane nasz odstaje, czyli overpoł. Tutaj Jankos przejmuje tą farmę z mida i stara się wyfarmić tyle, ile może, a sfarmiony Olaf też jest straszny. A Kejlo drabia złoto na killach, jak widać. Tak. Dokładnie. Szkoda zabrakło tych dwóch strzałów, powiedzmy więcej wieżyczkę, żeby zgarnąć global golda. Niestety 36
7 sekund do smoka przed nami i może teraz Saxus zaskoczy tym teleportem i będzie mieć drugiego smoka na korzyść Rokat. Ależ obrażenie! Co ten Celaver zrobił? No to za łombo combo. Wander tak trochę wycofał. Wander tak trochę wycofał, a Celaver piu, piu, piu. I gość stracił prawie całe życie. Tam chyba będzie wieża dla nas na bocie. Było takie, coś się stało właśnie w tym momencie. Gędziarz uniósł brew ze zdziwienia. No, myślę, całą że... jedną. Jak to jest możliwe? I mamy dolną wieżę na korzyść naszych. Tak, pierwsza wieżka w tej grze. Wielkie brawa, bym powiedział, gdybyśmy siedzieli w studiu. No, bo pierwsza wieżka zawsze. Tak lżej na sercu, jeżeli zdobywajmy mrokaci. I mamy podejście do smoka, słuchaj. Teraz tutaj może być, no, ciekawie. Tak, sumie, że będzie musiał w końcu zużyć. U góry, bardzo dobrze dla nas. Dwie wieże będzie musiał zużyć teleportację, tak mi się wydaje. Tak, 2 do 0 w wieżyczkach. Bo już jest 6-4, Shyvana jest na środku, więc dużo bliżej. On poszuje dalej, bardzo dobrze, bardzo dobrze robi. W tej chwili świetnie, bo Gambit są jakby w szachu, można powiedzieć śmiało. Bo ani nie mają podejścia do smoka, Xaxus pcha górę, a oni tacy w rozsypce po prostu muszą zrobić jakąś decyzję. To oni teraz muszą jakoś odpowiedzieć. No i decyzja jest taka, że Shyvana biegnie z powrotem na górę, a smok zostaje pozostawiony sam sobie. Ależ obrażenia ma tej overpow. Ale nie chce dostać ulti, on nie chce dostać ulti od Alexa. No, wtedy musiałby sam zultować siebie w dobrej, no, w dobrym momencie. No właśnie. Shen powinien iść na tego Mundo według mnie. O, i teraz Gambit chce wymusić teleport. On chce wymusić teleport od Mundo. Mundo ma ulti, ma pełny HP. No, tylko że Shen chyba się boi tego, że Smite będzie jakby nie na czas w momencie, kiedy musiałby być potrzebny. Co nie? Jeżeli zostawiłby... jeżeli byłby odstawiony na górę, tak? Na pojedynkowanie się z Mundo. No, a smok dalej, żywy. Taka gra nerwów troszeczkę się nam to zrobiła. Która drużyna popełni pierwsza błąd? No i jest podejście na smoka przez drużynę Gambit, ale Rokat to widzą. Olaf już tam biegnie, widzę, że Alexis też się skrada, Gędzia już jest. Gdzie jest nasz botlane? Bo tam już jest mniej niż połowę życia. Czy będzie teleportacja? Nie, czy oddamy smoka w darmo? Ten smok będzie oddany. Jeszcze Jankus musi spalić ulti, niestety. Czasem tak bywa. O, szkoda. Ale mamy dwie wieże. Mamy dwie wieże, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. 6-4. Mam nadzieję, że będziemy... Znaczy, mam nadzieję, że Rokat będzie dalej broniło tych wież jak broni. Disu, to świetnie im to wychodzi. Co robi Sona z Soraką w kuchni? Leczo. Leczo. Leczo? A to już było ostatnio. Już się przyzwyczaili do takich spraw chyba. Kaje twoja szurelia i te sprawy. W Kiermanie. Nie, w Kaczycach. Kaczycy. 6-4. No i Oriana. Cały czas na środku. Alexis farmi, farmi. Zobaczcie. 19 minuta, 20. On ma 223 last hity. To jest chore. Co ten zawodnik potrafi zrobić. Pod tym kodem. Oj, chyba będzie próba wystylowania blue, czy nie? Celaver blisko tam. Może sobie pozwolić na wykorzystywanie aspektu zasięgowego twojej postaci, bo Caitlyn pod tym względem jest jednym z najbardziej zasięgowych czempionów. Marksmanów. Strzelców po polskiemu. Sporo wardów tam nawrzucali zawodnicy Gambit. Kolejny ward zniszczony od razu przez naszych. A Darien dalej tutaj proksuje tą Shyvaną. No jeżeli on ma smoka, myślę, że może sobie pozwolić na to, wyskoczy wtedy w bok. Natomiast Xaxus musi to jakoś kontrować. Oj, Diamond teraz złapany hakiem, jest ulti, Orian łapie trzech zawodników. Rokat, ulti, Edward. I pięknie, mamy fraga dla Jankosa, w tym momencie Slaver jest zagrożony, od razu dostaje ulti od overpowa, overpowa odleszował przy Slaver, wydaje się, że nie udało mu się uciec. Vander zasłonił się tarczą z latarki, prawdopodobnie będzie to jeden za jednego w tej chwili. I tak też się dzieje. Jungler za AD Carry. No i cóż, coś to jeszcze Ober chce próbować, on chce powtórka. Złapać... Ojejku, czemu oni nam nie pokazali tego, co się tam się działo? I... Nie, mes, powtórka. No to było to dobre ulti. O, no właśnie, świetne. Świetne. Myślę, że jeżeli to ulti Oriany nie siadłoby tak dobrze, to Rekaci mogliby tutaj pozamiatać w tym... Ale zezwolniony i musiał fleszować, musiał fleszować.
Tam poleciał teleport? Nie, myślałem, że poleciał teleport, ale Mundo przeszedł manualnie z buta. Bo Xaxus jakby czeka na odpowiedni moment, ten jedyny z teleportacją. Nie spala tej teleportacji, jak mieliśmy w przypadku poprzedniego meczu, gdzie Mundo po prostu teleportował do wieży, ale ta wieża zostanie zniszczona przez miniony. Tak. Tak. 2-1 w wieżach. Miniony tu strong, jak widać. Overpole dawno nie był w bazie. Oj, uwierz mi, dawno. Jak patrzę na jego przedmioty, to od dawna one się nie zmieniły. Jestem pewny, że on już tutaj będzie miał na całego Lichbane'a może nawet. Tak, powinien mieć na Lichbane'a. Niestety nie jesteśmy w stanie wcisnąć X. Nie, jeszcze nie mam całego Lichbane'a. O nie, troszkę nie brakowało. X, ale... Chleb zaliczony. Aż zniknęły nam statystyki, nie wiem. Chyba usłyszeli nas pod kątem włączenia liczby złota. Teraz nie widzimy. Jak te statystyki się mają? 7-5. I zobaczmy. Jedna wieżyczka na korzyść Rokat w smokach jest 1-1. Ciągle nie mamy timera smokura. Czasem na środku Edward. No teraz zaczęły się te mid-game'y, to znaczy... No tak jak ktoś powiedział teraz na czacie, robi się ciekawie. Robi się ciekawie. Coraz więcej, myślę, walk będziemy mieli. Chcę zobaczyć. Nie mów Disu, że czytasz te suchary na czacie. No się tak zerkam jednym okiem, widzę, że mam tutaj 7000 ludzi prawie. Wow. Fajnie, że w tak licznym gronie się zebraliśmy. Witam was wszystkich po raz kolejny. Ja również was witam. Tymczasem Wander zalicza trochę obrażeń na Aleksisia. A Aleksis dalej farm. Jak on to robi? Ja nie wiem, to jest niesamowite. No nie schodzi z linii po prostu. Overpole stara się wykrywać inne linie, a Aleks stara się wyfarmić jak najwięcej i wykrywać teamfighty. Nie wiem osobiście, żebym dał radę tak siedzieć po prostu na tej środkowej linii, farmić, potem, o teamfight, dobra, to wejdę. Dobra, wygraliśmy teamfight, idziemy dalej i tak dalej. 700 złota się nam zrobiło przewagi Rokat, a było dużo, dużo więcej. Ten Wander na środku razem z Jankosem. Myślę, że tego spodziewaliśmy się po takiej grze, ach. Tutaj brakuje tego hooka od Wandera, coś na razie przestał trafić, ale te hooki nie są łatwe teraz do trafienia, jeżeli... Bo Wander musi stać tak, żeby nie dostać obrażeń, a jak stoi tak troszeczkę bardziej z tyłu, to ciężej mu też trafić tym hookiem. Tak. My się spodziewaliśmy wyrównanej gry nie to sam, nie tak, jak większość głosów, które poleciały na LoL Esports.com. Nasi Polacy mają mieli 20 parę %, tak, z tego co pamiętam. 28 do 72 dla Gambitu. O, dokładnie. Disu nie pamięć tak piękna. No, przydaje się Disu. Jest cały liczby. Good guy. Good guy Disu. I spokój. No, nic więcej się tutaj nie dzieje. Możemy zerkać tylko na lasty, które tak Aleksis domignuje. Tak, to jest objective za 20 sekund. Może w końcu Xaxus użyje tam tego przycisku, nie wiem pod który ma tą teleportację, pod DF czy jakąś totalnie indowaną. Ciśnie. Dotrze do swojej drużyny, zrobią jakieś ostry wjazd razem ze Smokiem, czy jednak Gambit tutaj twardo dalej. Tak, ja bym powiedział szczerze, że pasywnie grają Gambici pod tym względem. Starałem się odpowiadać na ataki. O, Rokat złapany, bardzo mocno bity przez Overa. No, a Smok już jest. Rokat na pewno nie mogą oddać tego smoka po raz drugi z rzędu, powiedzmy sobie szczerze. Jeden do jednego w smokach, ten drugi smok dla Gambitów mógłby im sporo pomóc. Jest teleport od Mundo. W końcu. I zauważ, że Darin tutaj engage. Dostał swoją porcję onu. Czy tutaj będą te porki trafione? Oj, blisko. Mundo ma bardzo duży damage, jeżeli chodzi o te porki. Zobacz, mamy tutaj wbite od Darina, szykuje nam śliwe, ale to jest wbita na supporta beznadziejnie, Darin, nie tak powinieneś wchodzić. I to jest szansa w tej chwili dla Rokatu na zrobienie dużo, bardzo dużo jest ulti na Lolo, nie powstrzymuje Olafa, mamy już frag na Lezisiu, najbardziej sfarmiony, został wyłączony. Edward wraz z Darinem mają bardzo mało życia i już za nimi goni Xaxus, on któregoś z nich złapie i nie puści, tym razem celem tego ataku jest Gędzia. Darin przeżył naprawdę małej ilości życia, ale Gędzia upadł i to z rąk Xaxusa. A w międzyczasie piękne wejście od Slavera, jeszcze jednego, jeszcze auto atakuje. Piękny flash wraz z hukiem, coś niesamowitego zrobił tutaj Wander. Ależ wbita, cóż za akcja, jestem pod wielkim wrażeniem skilli Wandera. I Slavera, nasz botlane, nasz polski botlane, również dominuje w tej grze.
wspaniała gra i wyczekał ten teleport, Xaxus i to był właśnie dobry teleport, to był idealny moment. Na raty ich wręcz wzięli, ja mogę śmiało powiedzieć, bo tak pierw poszedł teamfight, dobra, wygraliśmy go w pewnym sensie i nasza, nawet mamy podejście do Nashora. Słuchaj, to jest odwet za rozbiory. Jak to mówią, Bones Deep tutaj zagrywają Polacy, jaja ze stali i oni to robią, zobacz, świetny teamfight. I czy dadzą radę, tam jest Darien, on... Zabraknie mu słego, on tego nie zrobi. Czy on to zrobi, czy on wygra? Nie, on może tam jedynie upaść, ewentualnie projektować. Jest ulti od Alexa, jest ulti od Shena, ale tutaj Darien bez szans na przeżycie i teraz Rokat decyduje się naprawdę na powrót. Pięknie, pięknie, epicka gra Rokatu. Nie mogli zrobić tego lepiej, to jest książkowo, to jest zeszytowo od Wedziego, naprawdę. Dokładnie. Widać, że tutaj maczał w tym palce. Świetnie przygotowani zawodnicy Rokat. I jeszcze chyba zrobią smoka, zobacz, mają. A kto Boga temu zabroni, słuchaj? Tak, to jest taki kamień milowy gierki. Oni teraz tak się przyłamali, że Gambit jest jakby totalnie w rozsypce. Nie wiem, czy oni się zbiorą, zobacz. Czy kolejny teamfight, czy do tego dojdzie? Oj, Jankos musi tutaj uważać, będzie prawdopodobnie musiał. Ach, dobra, jest latarka. Zaslajdował do tyłu. Over chyba chce na coś dofarmić, ale nie bardzo się boi, tak trochę nieśmiało. Chat tu pisze, że to jest odwet za rozbiory, no nie wiem. No ja to powiedziałem 12... przed chwilą. A tak. Odwet za rozbiory. Nie wiem, może 12-5 i świetnie teraz oddają Rokat. No pokazali tym wszystkim ludziom, którzy głosowali jednak na Gambitów, że tu jest coś nie tak, że to my dominujemy. Jeżeli Fnatic dzisiaj przegra Super Hot Crew, a to byłoby zaskoczenie dnia, naprawdę. Było jeszcze większe zaskoczenie niż ten wygrany mecz przez Rokatów. To wtedy mielibyśmy Polaków na pierwszym miejscu jak zekło z Fnatic. No i 6 tysięcy złota się po prostu 5 tysięcy, przepraszam, złota się nam zrobiło. No prawie że 6, dobra, niech będzie ta moja matma. Przewagi dla drużyny polskiej. Team Rokat tak znikąd po prostu było wyrównanie. Poleciał dobry teamfight. Zobacz, Jankos tak bardzo nie przejmuje się obrażeniami. To jest Olaf. W sumie to jest Kennen Support, ale tak czy siak Jankos nie przejmuje się obrażeniami, myślę, w tej grze. Tak, ale to jest Olaf w tym momencie, on ma tak dużo życia. True damage. O to głównie chodzi w Olafie. O to, żeby walić piorunami. Moc bogów. Ragnarok i Heia. Ragnarok to jest jego ulti. Z tego co pamiętam, to właśnie dosłownie oznacza gniew bogów. Mhm. To jest pojęcie zaczerpnięte z mitologii nordyckiej. Tak, Odin, Thor, te sprawy. Ragnarok. Czekaj. Nie w bogów. Możliwe. Nie wiem, wolę nie palnąć niczego głupiego, nie będąc w temacie, nie znać się na tym. Oj, i mamy tutaj bitę na Overpoła, a on jest w tej chwili zagrożony, chciał odgryźć się na Jinx, ale prawdopodobnie będzie to deska z jego strony. Chociaż odfleszował, Darien ma bardzo mało życia, tam już leci Olaf, który chce wszystko wyjaśnić. Overpoł, ach, chciał uniknąć tego ulti, ale nie zdołał, niestety. Mhm. No, błąd po jego stronie w tym momencie, jeszcze złapany został tutaj Jankos. O, to był teraz błąd stricte, wydaje mi się, Overpoła. Dał się zaskoczyć przez dwóch zawodników Gambit, Judeikill, ale Xaxus od razu odpowiada. Ja jestem tu na górze, Dr. Mundo, i kasuje kolejną wieżyczkę na korzyść Rokat. 3-1, jeżeli chodzi o tą statystykę. No i czy daje radę z Darienem teraz po tym wszystkim? Jest to zmierzch bogów w mitologii skandynawskiej ogólnie, nie tylko nordyckiej. A, okej. Okay. Ragnarok, tak. Google pomaga. A jak się nazywała ta kraina, w której oni mieszkali? To w Torze nawet było, tylko nic sobie zapomniałem. Tam co Odin chyba tym królem był, tak? Czekaj, musiałbym sobie przypomnieć albo wygooglować. Valhalla. Valhalla, tak. Dokładnie. Tak. Okej. Okay. To już wszystko wiemy, wszystko się wyjaśniło pod kątem. Także wjechał Jankos z Valhalla. I zrobił, jak na razie, Gambitowi zmierzch bogów. Mnie interesuje to, jak dalej się potoczy ta gierka. Czy Rokaci się zbiorą, zgrupują się, czy Xaxus jednak będzie pchał górą, wiedząc o tym, że ma teleportację, co mu pozwoli na speedpushowanie właśnie górą i w odpowiednim momencie na teleportację. Póki raz użył tej teleportacji raz i jak to się skończyło, widzieliśmy sami. Więc myślę, że mogą sobie pozwolić, szczególnie idąc środkiem. Ta i jeszcze stoi, z tego co widzę, wieża Asgard. Na środku. Oni mówili o Asgardzie. Asgardzie? A Valhalla to jest ta kraina chyba jak już zejdą ze świata żywych chyba, tak? Idą do Valhalla, tak? Chyba. A Asgard to jest to miasto, w którym żyją. Dobra, nieważne. Olimp to na pewno nie jest. Tak, Valhalla to jest coś w rodzaju ich nieba. Nieważne, to jest najmniej ważny temat. Ważne jest to, jak grają Rokat. Grają świetnie. Dobry smok,
dobry Baron, dobry teamfight. Trzy dobre rzeczy i zobaczcie, jak to się kończy. 12-6, dwa razy więcej kidów dla naszych, dwa towery więcej. Baron zgarnięty również przez naszych wcześniej. Oj, tutaj overpoł był widziany, czy on się tam... Uff, dobrze, że tym razem postawił warda, zanim wszedł za głęboko. No, ta farma Oriany. Alexis, to jest pik, po prostu i stracili chore, właśnie, stracili właśnie środkową wieżyczkę za tyle niebieskiego buffa. Tak, dokładnie, za buffa. Po prostu i stracą robię... jeszcze jedną, bo oni nie mogą tutaj wejść. Oni nie mogą wejść z prawej strony. Jeżeli wejdą, to przegrają raczej teamfight. Chociaż tutaj jest, Darien rzuca się na Celaver, ale Celaver... Tak. No właśnie, no właśnie, kapitan Hack, Don Vander. Oj, jeszcze tutaj over przeszło, ale ledwo, ledwo, w ogóle on zagrał ulti na Vandera. Nie wiedzieć czemu. No nie wyszło to tak kolorowo, jakbyśmy chcieli. Aczkolwiek tutaj Rekka dalej dominują na mapie. Xaxos odpalił swoje ulti, no i teraz bez innego zamiku muszę bronić. Trafiony idealnie, no może nie idealnie, ale na pewno celnie w Diamonda, który stracił również prawie całe życie. Celaver jest bardzo spasiony i robi zdecydowanie więcej niż Gędzia w tej chwili. Mimo tego, że są porównywalnie nakarmieni pod względem creepów i fragów. Tak. Obiektywy tutaj może troszeczkę więcej dają faktycznie. Dają Caitlyn. I masz QSS-a w ogóle złożonego. Myślę, że Vandera można spokojnie przechrzcić tutaj kapitan Hack, tym co on robi z tym treszem. Każdy Hack trafia idealnie w ten cel, który trzeba. 12-6. I czy polegnie ta wieża na środku? Celaver ma odpowiednią, jeżeli chodzi o zasięg, tą postacią. Ale tam jeszcze brakuje z trzech strzałów. I czy z tą kolejną linią minionu się to uda zrobić? Tymczasem over, split pushuje dolną linię. Shen nie ma ultimate'a, więc on nie będzie w stanie. On ratował tam wcześniej tą Shivanę, która ledwo, ledwo uszła z życiem. Świetnie złapana przez Vandera. I podejście, tak, wieżyczka polegnie. Tak, Xaxos odpalił man mode'a. I czy po drugą też podejdą? Zauważ, co się dzieje w międzyczasie na dolnej linii, gdzie overpost siedzi bardzo mocno, przepycha creepy i również wieże. Xaxos to tak naprawdę zużył się tam jest wyzonowany, czy odpalił Ragnaroka? Tak, odpalił Ragnaroka. Wrócił do latarki, prawdopodobnie będzie to powrót ze strony Rokatu, czy Gambit będzie próbował teraz zaengage'ować? Nie. Teraz Rokat powinno rozsądnie wrócić po przedmioty, zebrali co chcieli, wzięli jedną wieżę, drugą zaczęli obijać. To jest czas na smoka. Tak, także będzie darmowy smok chyba. Tak, no Gambit siedzi w tej bazie, część z nich wróciła się po HP. I Jankos też teraz wróci. To i Nashor, i to może być odskocznia Gambitów, jeżeli by tego Nashora jakoś... Zraszowali. I czy oni to zrobią? Ale chyba już nie zdążą. Nie, nie zdążą. Tylko Edward poszedł sprawdzić, czy jest tam Rokat. I widzisz, Over nie wrócił do bazy tylko po to, by wywierać tej presji na midzie, by ci nie dali rady zrobić na Shora. Teraz musiałby być niesamowity troll ze strony Rokatów, żeby stracili tą przewagę. To jest prawie 10 tysięcy złota, to jest naprawdę sporo. 25 minuta i chyba po prostu udadzą się wprost na Shora, zawodnicy Rokat. Albo będą próbować tam zrobić jakiegoś trapa, wciągnąć jakiegoś jednego zawodnika, wyłapać na błędzie, na braku wizji. Chyba, że będą pchać dalej środkiem albo górą. Chociaż mi się wydaje rozsądnie gdzieś tutaj w pobliżu na Shora coś pokombinować. Przede wszystkim wyczyścić wizję. Powinni przepychać środek, jak na moje oko. No nie, zobacz. Robią na Shora jednak. Jednak... Czy to jest rozsądnie? Tam nie ma overa. Ale oni nie tracą HP, oni nie tracą HP na tym naszorze. W tej chwili to jest bite Gambitu. I zobacz, że już jest tam over i to będzie wygrany teamfight dla Gambitów. Zobacz, jeżeli over teraz wejdzie na plecy, a jednak to oni chcą wbić na overa. No, tutaj jest opcja na teamfight. Tutaj widzę opcję na teamfight. Zróbcie to dalej, Rokat, zmiażdżcie Gambitów. No, myślę, że oba teamy się boją. Jeżeli Rokat źle zainicjują teamfight, to są w stanie naprawdę sporo przegrać. Niesamowita jest tutaj stawka w tym wypadku. Zwłaszcza, że przegrany teamfight dałby na Shora, wieżyczkę i tak dalej, to by się lawinowo potoczyło. Celaver bierze teraz red buffa. Chcą właśnie dać jeszcze chyba Celaverowi red buffa przed fightem i chcieli dać overowi wrócić, bo over wcześniej musiał zostać. Z uwagi na to, co się działo przy Baronie, że tam było zagrożenie ze strony Gambitu. Oj, tutaj odgania Vander, zobacz jak go strasznie biega, skacze, no Vander tutaj ma grę życia, mogę powiedzieć śmiało, pod względem tresza ilości złapanych przeciwników na Haka. Czekam na jakiś kolejny niesamowity tutaj, pod tym względem action. To ten over tak jakby z dala od drużyny, jakby obraził się, strzelił focha. Przynajmniej takie mam wrażenie, zobacz, no. Chcę teraz dofarmić chyba... może, żeby nie było, że Alex go załatwił. Czy Alexis ma taką farmę? Chyba, że tak. Czy my stracimy teraz wieżyczkę na środkowej linii? Chyba nam się na to zanosi, a może to być dobre, bo jak Xaxos już
Saksus odpala ulti, tu mamy wejście od Rokatów, czy Jankos będzie wchodził dalej? To może czy być będzie to. Dalsze podejście? Jankos wciąż ma Ragnaroka, ale jeszcze go nie użył. No póki co Rokat skutecznie obił Gambit i teraz może zaengage'ują, co? No, to by mogło być ciekawe, zwłaszcza, że Saksus ma... na bota, ma już teleporta. Teleport, właśnie. Chcieli mu postawić ward na środku, żeby mógł się dać na plecy tepnąć przeciwnikowi, podczas gdy ten będzie puszował, ale to nie było możliwe. Teleport zawsze spoko. No i robi się nam prawie 10 tysięcy, jeszcze troszkę. 300 zł około brakuje. Darin złapany w trapa. Caitlyn. Jak widzimy nawet... O, już musiał odskoczyć tutaj Darin. O, to jest sporo. To jest spora strata dla Gambitu w tym wypadku. Brak smoka. I zobacz, teraz Mundo będzie pchał bota. On zmusi kogoś, by ktoś przyszedł na bota i to będzie Nashor. To musi być Nashor. W tej chwili Shivana nie ma smoka, to jest idealny czas na to, by to zrobić. Widzimy, że Vander przygotowuje wizję właśnie dookoła Nashor Pitu i to właśnie się będzie działo. Mundo już tam schodzi. Ale pamiętajmy, że to jest Gambit. Oni są ciągle bardzo, ale to bardzo groźni. Doświadczeni bardzo zawodnicy za wschodniej, powiedzmy, granicy. Tak, Aksus dalej pcha. Świetna decyzja. Wymusza w tym samym jakikolwiek recall po stronie Gambit. Widzę, że Kennen tam chyba cofa. Tak, tam jest tam również Alexis. Tam powinien iść Shen odpychać te creepy. Ale to jest po raz kolejny taka sama sytuacja. Wcześniej też mówiliśmy, że Shen powinien iść odpychać, ale nie idzie mimo wszystko. Diamond tu chyba woli ze Smite'em być w pobliżu. I mamy teleportację. Podejście do Nashora. Miejmy nadzieję, że Jankos tutaj zagra dobrego Smite'a i tak, Jankos zagrał dobrego Smite'a i jeszcze tutaj mamy martwego Diamonda. To jest już GG. Jeszcze Xaxus goni. Oj, nie trafił toporkiem. A to jeszcze nie koniec pogoni. Tutaj jest Kapitan Hack, Don Vander. Piękny ulti od Alexa, ale to nie wystarczy. Double kill dla Kaylee. Jak na razie, czy Xaxus złapie jeszcze kogoś? Oczywiście, że tak. Alexis jest zwolniony i po zwycięstwu dokładnie. Jeszcze Darin tutaj zasłania Alexa, by nie udało się go sfokusować tymi toporkami. No i co? Będzie to inhibitor dla naszych. Tak, Saksus raczej nie będzie się niczym przyjmował, już tankuje tą wieżę, myślę. Do boju Polsko. Okej. 14, czyli zobacz, to jest darmowy inhibitor w tej chwili. Nashor, dwóch martwych przeciwników w drużynie Gambit. To będzie chyba nawet drugi inhibitor, nawet nie zdecydują się podejść, po prostu skończyć środkiem w tej chwili. No, chciałbym powiedzieć GG, ale poczekajmy jeszcze do końca. Poczekajmy do tego momentu, kiedy ten Nexus wybuchnie już. Tymczasem 5 sekund do Shena, 10 do Kennena. Ale Rogat chce pełnie wykorzystać tego Nashora i wcale się nie przejmuje tym, kto kiedy wstaje. Idą po drugi inhibitor, biorą co ich trzeba oddać królowi, co królewskie. A w tej grze koronę nosi nie kto inny jak Rogat. 14 i chyba jeszcze odpuszczą spokojnie, mówią do siebie. Tak, teraz pójdą topem pewnie, bo tam został ostatni inhibitor. Mogliby jeszcze wyczekać, oj, zobacz, Darien, ależ tutaj przykro został zapany, no nie wiem, czy nam się sfleszy. Oj, on dostał jeszcze slowa od Overa, nie wiem, czy widziałeś, ale... I Vander! To jest ten hack! Dziękuję, Kapitan Hack Vander. 15-6 i chyba jednak stwierdzili, no dobra, jak już złapaliśmy Shivanę, to chyba trzeba by jednak skończyć, wejść środkiem. Ale Celaver jest na topie, on tam musi odepchnąć creepy, więc pewnie będą czekali na te creepy. Właśnie z górnej linii. Tak, teraz góra jeszcze pozostała do kompletu, do achievementa. Czyli zbić wszystkie inhibitory. 3 inhibitory. Zawodników z Rosji. No i naprawdę tepaść w złocie, w killach, w wieżyczkach tym bardziej. 7 na naszą korzyść. Chyba będzie ostateczne wejście. Górą. Ależ damage mają te tasaki. No. Bardzo krótkie ZD i ogromne obrażenie. Ależ o, i spejdowany ulti od Alexa. Ładnie, bardzo ładnie Celaver go uniknął. Jeszcze zabił Alexa. I GG, well played, Rokat. Wow, Polacy pokonali Rosję. No cóż. Ta drużyna po raz kolejny udowadnia, że jest naprawdę kimś na arenie międzynarodowej. To ulti Alexysia tak trochę w stylu Ocelota. Mi się to tak kojarzy zawsze, nietrafione ulti Oriany. On tak lubił sobie puścić, tak pod siebie po prostu nikogo nie ściągnąć w ważnej chwili. Ale cóż, oj, Vander jeszcze zmisował. No nie, fatalnie, to jednak nie będzie chyba Kapitan Hack. Jak on to mógł sobie pozwolić na to? I GG well played, wow, wielkie brawo dla naszych. Brawo! Udało się ugrać Gambit. To w wielkim stylu, to nie było tak, że...
nie wiem, gdzieś tam doganialiśmy przeciwników, staraliśmy się im coś ugryźć od samego początku, świetne early, potem oddany ten powiedzmy tam gdzieś smok jedynie, dobry late game, no i ten teamfight pod smokiem z teleportacją Xaxusa, taką spokojną naprawdę. Patrz, Xaxus od razu słegu nabrał po pokonaniu Dariena, się rozbujał. Tak. Over tam chyba telefon już wystawa, chyba już SMS-a pisze. Mamo, wygrałem, jest okej. Okay. Idziemy z nimi dalej. O, smutni, smutni zawodnicy Gambit. A my plasujemy się teraz na drugim miejscu, tak? W drabince. Potem. Na drugim bądź pierwszym, wszystko zależy od tego, jak Fnatic na Super Hot Crew wygra. No to tak. Jest mała na to szansa, ale jeżeli Super Hot Crew pokona Fnatic, to będziemy jak Zekwo na pierwszym miejscu w LCS-ach. Póki co...